Cześć, z tej strony Bonifacy, witam Was w pierwszym odcinku z serii Selfmade Beats. W tym odcinku będziemy zajmować się tworzeniem bitu. Od początku do mniej więcej końca. Ktoś z Was zasugerował ten temat odcinka w komentarzu na moim fanpage'u. Nie do końca byłem przekonany, bo no jednak to zajmuje dużo czasu. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że wiele rzeczy, które będę tutaj robił, może być niezrozumiałych. Natomiast pomyślałem sobie, że może być to dobry pomysł pod kątem tego, że może w jakiś sposób nasuną Wam się pomysły na to, co moglibyśmy zrobić w kolejnych odcinkach. Jeśli będziecie mieli jakieś sugestie, chętnie je poznam. Piszcie komentarze pod tym filmem i mam nadzieję, że będziemy mogli dojść do jakiegoś porozumienia. Ale nie przedłużając dłużej, myślę, że możemy się zająć produkcją bitu. Na spokojnie. Kochani, w pierwszej kolejności odpalamy sobie Channel Rack, tak zwany, w FL Studio. To jest rzecz wprowadzona dopiero w FL Studio od wersji 12. Wcześniej były to po prostu patterny. I teraz tak, co mamy na tym Channel Racku? Ja mam tutaj swoje rzeczy zaimplementowane, oczywiście domyślnie to wygląda inaczej, ale chciałbym Wam pokazać mój workflow. To jak ja pracuję, jak tworzę bity. Pokażę Wam prosty bit, nie chcę, żeby to zajęło za dużo czasu, a i tak jestem pewien, że zajmie sporo. Zaczniemy sobie ten bit tworzyć, kochani, od basu. Zaczniemy go tworzyć od basu. Bo chciałbym Wam pokazać troszeczkę inny sposób podejścia. Ja wiem, że produkując bit od basu tak naprawdę zamykamy sobie drogę do jakichś bardziej rozbudowanych akordów i tak dalej, ale tych akordów tutaj dużo nie będzie, bo to będzie bit taki w stylu bardziej lat 80. Mam ostatnio zajawkę na tego typu rzeczy i postaram Wam się pokazać, jak tego typu sprawę można zrobić. Klikamy prawym przyciskiem myszy na wybrany instrument. Ja sobie zamienię ten instrument na GMS, z racji tego, że chciałbym, żeby bas był syntezowany troszeczkę w stylu Drake'a. W związku z tym klikamy tutaj na to pole, gdzie wybieramy program, czyli preset dla naszego syntezatora. Klikamy User i klikamy Default. To nam wyzeruje wszystkie ustawienia syntezatora. I w tym momencie mamy ustawienia na kształty, na piłokształtne fale. Co to nam daje? To nam daje tego typu brzmienie. Dosyć takie ostre, ale żeby je troszeczkę zmiękczyć, że tak powiem, ustawiamy sobie ilość głosów na 8. Dalej brzmi to dosyć twardo. Ustawiamy sobie detune, czyli odstrojenie na około procent 35, 36, 35. Ustawiamy sobie to na tym poziomie i w tym momencie już mamy taki dźwięk. Bardziej taki rozmyty. Możemy nim grać akordy, możemy nim grać lidy, ale możemy też grać bas. I w tym momencie pokażę Wam, jak to zrobić. Musimy odciąć wyższe częstotliwości przy użyciu tego filtra. To jest tak zwany cutoff filter, który odcina nam wyższe częstotliwości przy ustawieniu low pass, czyli przepuszcza nam niskie w tym momencie. Jeśli ustawimy tak, to nam przepuszcza jakiś konkretny zakres, a tak przepuszcza nam tylko wysokie. My jesteśmy zainteresowani brzmieniem basowym, czyli przepuszczamy tylko niskie częstotliwości, obniżamy zakres i już ten dźwięk jest bardziej przytłumiony. Tutaj możemy sobie obniżyć oktawę bez kombinowania w piano rollu na przykład, w związku z tym ja się tym zajmę w tym momencie. Obniżamy sobie oktawę o jedną i te brzmienie już będzie bardziej basowe. Możemy grać akordy, ale dla basu to nie jest dobry pomysł. Ok, czyli mamy już powiedzmy jakieś bazowe brzmienie. Dodajmy troszeczkę rezonansu. Ważna rzecz, rezonans troszeczkę nam, że tak powiem, niweluje siłę tego basu, czyli on nie jest taki mięsisty, ale dla uzyskania efektu powiedzmy takiego a la Drake, dodajmy jeszcze slide. Jeszcze troszeczkę za mało, troszeczkę więcej. No i już to tak bardziej Drake'owo brzmi. Żeby to było w pełni Drake'owe, powinniśmy jeszcze dodać stereo. Stereoizację basu. Ja mam tutaj jeszcze ustawione w mikserze monofonizowanie tego basu. Jest ściągnięty do mono. Jeżeli to wycofamy,
to słychać, że mamy ten bas w stereo. Ja natomiast chcę go utrzymać w mono, ponieważ to powoduje, że no jest bardziej właśnie mięsisty, wyrazisty, ma więcej mocy ten bas. Możemy jeszcze się pobawić oczywiście przesterowaniem, innymi efektami dla tego basu. Jeśli chcemy uzyskać inną charakterystykę, ja niespecjalnie chcę, możemy się jeszcze tutaj troszeczkę... Ale to nie ma sensu. Możemy się troszeczkę tu bawić, ja chcę to utrzymać jak najszybszym tempie, chcę zrobić ten beat, żeby za dużo czasu wam nie zająć. Odfiltrujmy troszeczkę jeszcze częstotliwości i mamy jakieś bazowe brzmienie basu. W tym momencie myślę, że możemy przejść do programowania melodii basu. Basu, piękna polszczyzna. Bonifacy, brawo. Okej, lecimy z tematem. Wybierzmy sobie, myślę, skala... Użyjmy po prostu białych nut. Użyjmy po prostu białych nut dla utrzymania tego w jak najprostszej formie. Okej, spróbujmy. Nie będę tego odgrywał z klawiatury MIDI, bo no nie każdy ma klawiaturę, to raz, a dwa, że mam po prostu lagi w związku z tym, że nagrywam to wideo. I program troszeczkę nie wyrabia. Okej. Mamy najprostszą linię basu. Ona jest troszeczkę wysoko. Klikamy Ctrl A, żeby zaznaczyć całą ścieżkę. Klikamy Ctrl i strzałka w dół, żeby zrzucić oktawę niżej naszą partię. OK, w tym momencie wprowadzam modulację FM, czyli druga fala piłokształtna moduluje mi pierwszą. Trudno to wytłumaczyć, być może będziemy mieli na to czas w kolejnych epizodach. To wprowadza, można powiedzieć, zmienną w brzmieniu. Zobaczcie, że ten bas brzmi teraz troszeczkę bardziej krwiście w stosunku do tego. Zachodzą oczywiście zmiany w fazie, do tego też możemy przejść później. No ale mnie się takie brzmienie podoba i myślę, że zostawimy je na tym etapie i przejdziemy dalej, kochani. Odsłuchajmy sobie tylko tę partię, jak ona brzmi. Moglibyśmy się pokusić jeszcze o sprawdzenie, jak będzie brzmiała oktawę niżej. Moim zdaniem już troszeczkę zbyt ciężko, więc wróćmy do poprzedniej oktawy. Ok, jest w miarę w porządku. Przejdźmy do wyboru dźwięków perkusyjnych. Ja mam tych dźwięków dosyć sporo. Mam przygotowany folder dramy i podfolder drums, tak żeby była różnorodność. Mam tutaj sample perkusyjne z maszyn perkusyjnych z lat 80. głównie. Myślę, że przejdziemy sobie do maszyn Rolanda i skorzystamy z tak popularnych dzisiaj 808. To będzie, myślę, dobre wyjście dla tego wideo. Wybieramy sobie w pierwszej kolejności, myślę, że snare. Szóstka brzmi przyjemnie. Przerzucamy go na sampler. Musimy znaleźć jeszcze stopę, czyli nasz kick. Gdzie tu są kiki? Halo, 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 halo. O, są.
To mają taki nieprzyjemny klik. Myślę, że zostaniemy przy 11. Pamiętajmy też o tym, że przy takim basie niespecjalnie możemy wrzucić stopę, która ma dużo niskich częstotliwości, jak na przykład. O, jak na przykład 7 czy 6. Więc zostańmy przy 11. Okej. Mamy dwa podstawowe dźwięki, na których będziemy budować nasz rytm. Wybierzmy jeszcze sobie hi-hat, który będzie nam napędzał troszeczkę beat. Zaraz, hi-haty. Jest dosyć późno, jak to nagrywam. Jestem troszeczkę zmęczony, także jeżeli będę się motał, to nie miejcie mi tego za złe. Okej, piątka brzmi spoko. Okej, mamy trzy podstawowe dźwięki. Myślę, że na razie nasz browser nie będzie nam potrzebny. Ustawmy podstawowy rytm. Z racji tego, że beat będzie w double time, czyli w podwójnym tempie, że tak to nazwę, mamy ustawione tempo 125, musimy perkusję rozstawiać troszeczkę szerzej. W związku z tym, zwykle rozstawialibyśmy ją w takim układzie, co 4 kroki, i brzmiałoby to normalnie, ale przy tempie 125 brzmi to w ten sposób. A tego nie chcemy, to nie jest oczywiście disco w żadnym wypadku. W związku z tym, snare musimy ustawić w miejscu, gdzie byłaby druga stopa. Rozstawiamy ją po prostu podwójnie, w ten sposób. No jest to troszeczkę mozolne, ale inaczej nasz beat nie miałby szans powstać. Teraz tak, żeby okiełznać troszeczkę stopę, warto ją przyciąć. Szczególnie, że ona nie musi być tutaj specjalnie długa. W ten sposób ucinamy też troszeczkę tak zwanego low endu, czyli tych niskich częstotliwości, które nie są nam potrzebne w stopie w tym momencie. Później zajmiemy się jeszcze troszeczkę klikiem tej stopy. Możemy też się pobawić, to jest taki trik, który pozwala uzyskać większą klarowność między stopą a basem poprzez odsunięcie od siatki tego basu. W FL Studio 12 mamy taką możliwość troszeczkę zabawy czasem. Możemy zdjąć swing, jeżeli nałożymy swing w tym miejscu na cały utwór, w tym miejscu możemy zdjąć go z poszczególnego instrumentu, bądź ustalić, ile procent tego swingu ma być na danym instrumencie. Z racji tego, że nie mamy nałożonego swingu, więc zostawmy tak, jak jest, ale to, co nas interesuje, to jest ta gałka. To jest gałka, która definiuje, jak bardzo ma być na przykład nasz bas, czy jakakolwiek inna ścieżka odsunięta od siatki. Zobaczymy, jak to brzmi, co to powoduje. Teraz jesteśmy w 100% na siatce, a teraz odstroimy sobie maksymalnie to od siatki. Jak słychać, bas wchodzi później. Z opóźnieniem. Nie chcemy tak dużego opóźnienia, bo nie chcemy, żeby to było słyszalne dla ucha, ale 1, 2 w tym miejscu nam się wyświetlają różnego rodzaju, nazwijmy to, wartości, tak, dla parametrów. Więc powiedzmy, że 1 czy 2. Ok, tak będzie ok.
I myślę, że możemy zaprogramować troszeczkę bardziej werbel, żeby bardziej bujało. Okej. Dobrze, kochani. Nie będziemy się z tym za dużo bawić, bo myślę, że to nie o to w tym wszystkim chodzi. Natomiast wydaje mi się, że moglibyśmy spróbować zaprogramować nasz hi-hat. Zróbmy to w ten sposób. Na początek fill each two steps, co wypełni nam co dwie kratki. Po prostu całą pętlę. Jakoś to brzmi, ale to nie jest jeszcze mega super ekstra. W związku z tym odpalmy sobie pianorola, klikamy prawym przyciskiem myszy na nasz sample i musimy jeszcze tak pianorol po prostu wybieramy. Halo, 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 coś mi zlagowało tutaj. O, dobra. Możemy zrobić w tym miejscu tak zwanego hi-hat rolla. W związku z tym musimy zwiększyć długość wybrzmiewania tej nuty. Następnie klikamy Alt i U. To nam uruchamia narzędzie zwane chopper, czyli narzędzie, które pozwala nam pociąć sample, dźwięk w taki sposób, żeby nam odpowiadało. Oczywiście tą gałką ustalamy sobie, jak bardzo dźwięk ma być pocięty, tak? I żebyśmy nie byli, oj, przepraszam, gołosłowni. Zobaczmy, jak to brzmi. Niemal robotycznie w tym momencie. Zostańmy przy tym. Okay, mamy jakiś zarys tego hi-hatu. Ja pozwolę sobie go skopiować po prostu na dalszą część pętli. Zaznaczamy klikając Ctrl i przeciągając naszą pętlę na wszystkie nuty. Następnie przytrzymujemy Shift, klikamy lewym przyciskiem myszy i przeciągamy to na drugą część pętli. I nasz hi-hat już jest obecny na drugiej części pętli. A co się stało, że tutaj nie mamy stopy? No po prostu nie mamy, bo jestem gałganem i nie dodałem. Okej. Dobrze, mamy już jakiś podstawowy rytm, mamy po prostu bas, więc coś już mamy, jakiś szkielet. Ja myślę, że moglibyśmy się jeszcze troszeczkę głośnością pobawić poszczególnych nut. W związku z tym pozmieniamy sobie głośność co drugiej nuty w przypadku hi-hatów i w przypadku hi-hat rolla możemy zrobić w ten sposób. To troszeczkę nam wzmocni werbel. Zobaczcie, jak to zabrzmi. Nie będzie brzmiał tak płasko. Troszeczkę nas nahajpuje, że tak powiem, na ten werbel. O właśnie. Jest to dosyć fajny zabieg. Często stosowany zresztą. I myślę, że warto go brać pod uwagę, jeżeli tworzymy swoje utwory. Bądź jeżeli ktoś chce się za to wziąć na poważnie. I ponownie co drugą nutę sobie tutaj przyciszamy. Trzeba o tym pamiętać, bo nadaje to takiego, można powiedzieć, ludzkiego wymiaru całej kompozycji. A jest to o tyle istotne, że no wszyscy jesteśmy ludźmi. Jeżeli coś brzmi komputerowo, to po prostu nie brzmi to zbyt fajnie. Pamiętajcie też, że tego typu zabiegi budują groove, czyli coś, co sprawia, że bujamy głową po prostu do danego bitu utworu. W przypadku snare'ów również możemy się pokusić o to, żeby ściszyć te, które nie uderzają bezpośrednio w tym miejscu, w którym zazwyczaj się je słyszy. Ok, no już jakiś mamy groove. W przypadku stopy też wypada to
zmienić. Pamiętajmy, że perkusista nigdy nie uderza z tą samą głośnością. Jeżeli uderza w bęben. Ok, mamy jakieś podstawy. Kolejną rzeczą, którą bym tutaj chciał wprowadzić, to jest coś, co ja stosuję stosunkowo często. I to są tak zwane vocal chopy, czyli fragmenty wokalu wycięte, dosyć krótkie fragmenty wokalu, to jest istotne, z których następnie buduję melodię. I zaraz wam pokażę, na czym to wszystko polega. Wybieramy sobie jakąś próbkę wokalu. Ja mam tutaj dosyć pokaźną kolekcję. Ważna rzecz, nie ma znaczenia, jaką konkretnie wybierzemy próbkę, bo możemy sobie ją dostroić później. Zaraz wam wytłumaczę, jak to zrobić. Kolejna ważna rzecz, normalnie kliknąłbym Edit in Audio Editor i to od razu by mi wrzuciło do edycji audio tę próbkę, ale niestety, jeśli to zrobię, to będę miał później problem z nagraniem, w związku z tym ja sobie to zrobię osobno i przeciągnę po prostu tę próbkę. No ładnie pani śpiewa. Przeciągnę tę próbkę tutaj. Okej, i teraz co chcemy zrobić, kochani? Znowu mi laguje FL Studio. Nieładnie. Halo, wyłączamy się, super. Dziękuję bardzo. Wyłączamy na razie browser. I ważna rzecz. Zaznaczamy sobie fragment, który chcemy wyciąć. To nie ma większego znaczenia w moim przypadku, który fragment chcę wyciąć. Ale co ma znaczenie? Musimy zadbać o to, żeby nasz sample nie klikał. Zobaczcie, jak zrobimy tak. Mamy klik i chodzi o to, żeby tego kliku nie było. W związku z tym klikamy prawym przyciskiem myszy, rozwijamy sobie menu Tools i znajdujemy opcję Declick In oraz Declick Out. To nam powoduje, że na początku i na końcu zaznaczonego fragmentu sample się wycisza. I dzięki temu nie mamy klika. Super. Jeżeli mamy już gotowy sample, przeciągamy go sobie do wcześniej przygotowanego samplera. Dokładnie w to miejsce. No, halo, ładujemy. Gdybym nie nagrywał tego wideo, to prawdopodobnie szłoby to lepiej, ale niestety z racji tego, że musimy się tutaj, że tak powiem, nagrywać, muszę nagrywać wokal, muszę nagrywać wideo, no to niestety komputer przestaje sobie radzić tak, jakbym tego oczekiwał. Okej, mamy ten fragment i teraz tak, on jest niedostrojony do naszego utworu. W skrócie mówiąc, nie wiemy, jaki dźwięk ta pani wyśpiewuje w tym fragmencie i żeby się tego dowiedzieć, musimy przeciągnąć ten fragment ponownie do Edisona. Mamy próbkę wokalu, klikamy ten przycisk tutaj, rozwinie nam się menu i musimy kliknąć Detect Pitch Regions. I w tym momencie program nam określa, jaki dźwięk ta pani śpiewa, czyli jak widać F sharp. Przechodzimy sobie do naszego sampla, przerzucamy zakładkę i wybieramy dźwięk F sharp. Dzięki temu w tym momencie, jaki klawisz byśmy nie uderzyli bądź nie wklikali w piano rolu, będziemy mieli pewność, że gramy ten dźwięk, który akurat uderzamy, tak? Czyli na przykład C czy D. Tak, do re mi fa sola i mamy pewność, że to są te dźwięki. Jeszcze jedna ważna rzecz, żeby mieć pełną kontrolę nad dźwiękiem, warto sobie włączyć tutaj ten panel envelope i wszystkie parametry ściągnąć do zera, poza parametrem hold. Ten parametr interesuje nas, żeby był w pełni dociągnięty do prawej strony i dzięki temu nasz sample będzie wybrzmiewał dokładnie tak długo, jak będziemy trzymać klawisz, tak? Czyli jak będziemy trzymać go długo, to będzie wybrzmiało w całości, jeżeli krótko, to tylko fragment dla zaprezentowania. Fajna rzecz, możemy też takim samplem grać akordy. Super, nie? Okej, ja korzystam z tego tylko po to, żeby budować melodię.
Także spróbujmy coś fajnego wybudować na tej podstawie, na kanwie basu, który już mamy. Oj, za nisko. Ja lubię, jak wokal jest spiczowany troszeczkę wyżej. W związku z tym zróbmy to w ten sposób. Troszeczkę się pobawmy melodią, żeby wprowadzić pewne wariacje. Okej, okay. Brzmi to całkiem sensownie. Przeciągamy po raz kolejny, przytrzymując shift. Zobaczmy, jak to brzmi w całości. Okej, okay. Brzmi to całkiem fajnie, całkiem sensownie. Ściszmy to troszeczkę, bo jednak chłuje w uszy. Możemy odciągnąć troszeczkę hi-hat od siatki, tak samo jak odciągaliśmy bas, ale troszeczkę bardziej. Możemy teraz też pobawić się troszeczkę w strojenie instrumentów, znaczy strojenie perkusjonali dokładnie. Ja zauważam, że wiele osób tego nie robi, a warto to zrobić chociażby z tego względu, że wtedy po prostu no, łatwiej to zmiksować, bo częstotliwości ze sobą współgrają. Trudno to wyjaśnić tak, żeby to było zrozumiałe dla początkujących, ale myślę, że po usłyszeniu będzie Wam to łatwiej zrozumieć. Ok, mamy więc stopę, która nie chce grać, nie wiem dlaczego. O, i ponownie mi zlagowało wideo. Świetnie, po prostu świetnie. O, dziękuję. Mamy stopę. Teraz tak, nie słyszymy specjalnie tonu, który ma stopa. Żeby go usłyszeć, warto podrzucić ją ze dwie oktawy wyżej. Ok? Okej, okay, jesteśmy w domu. Wracamy więc ze stopą do pierwotnej oktawy. Będziemy musieli troszeczkę się postarać, żeby troszeczkę ją uwydatnić bardziej w miksie. To samo robimy z werblem, kochani. Możemy go troszeczkę ściąć, tak żeby nie był zbyt długi ten sample. Przechodzimy ponownie w to miejsce. Podciągamy go z oktawy wyżej. I jak słyszymy, jest taki klik. Już bardziej mamy charakterystykę tonalną tego werbla uwydatnioną. Puszczamy. Ok, jest od razu lepiej. I to samo robimy z hi-hatem. Podciągamy go oktawę wyżej.
Okej, okay, zdaje się, że wszystko teraz brzmi dużo lepiej. No już właściwie mamy połowę bitu, słuchajcie. Ja bym do tego dorzucił teraz jakiś pad, żeby wypełnić troszeczkę przestrzeń w tym bicie. Mam przygotowane swoje pady i myślę, że podejmiemy się skorzystania z jednego z nich. I ten będzie, myślę, że w sam raz. Spróbujmy rozpisać jakieś akordy. Wiecie co? Ja sobie to jednak wyłączę, bo troszeczkę mi przeszkadza. To później będzie fajnie brzmiało, ale w tym momencie niekoniecznie brzmi fajnie. Ok, przeciągamy to do końca czwartego taktu. Kopiujemy i zaraz wprowadzimy jakąś wariację. Okej, brzmi to ładnie moim zdaniem. I teraz tak. Jak już mamy pokopiowane te akordy, to żeby pady brzmiały płynnie i ładniej i w ogóle super ekstra, warto sobie to przeciągnąć i zobaczymy, czy to da jakiś efekt. Nie, niestety ten pad jest troszeczkę zbyt krótki, więc musimy zrobić to tak, jak było. Okej, słuchajcie, żeby was tutaj tym nie zamęczać, to ja sobie to zrobię o, w ten sposób. Warto sprawdzić, jak będzie brzmiał nasz pad, jeżeli skopiujemy sobie ten dźwięk podstawowy, dolny, że tak powiem, oktawę niżej, bądź nawet dwie oktawy spróbujmy. Zobaczmy, czy to zabrzmi fajnie. Od razu brzmi potężniej. To jest właśnie fajny patent na to, żeby te pady uwydatnić. Ok, jeżeli mamy już pad, a wydaje mi się, że jest on całkiem sensowny, możemy spróbować. O, i znowu mi zlagowało FL Studio. Dobra, okej. Okay. Ja przepraszam, że mamy takie problemy. Mam nadzieję, że w przyszłości ich nie będzie. Okej, okay. Mamy pady i teraz myślę, że moglibyśmy zaprogramować tak zwane arpeggio, czyli można powiedzieć, że taką pseudomelodię. Albo akordy, ale rozbite na poszczególne dźwięki, tak zwane broken chords. I to spróbujemy zrobić na tych samych dźwiękach, na których mamy zagrany pad. Skopiujemy go sobie w związku z tym do następnego instrumentu. Ja tylko sobie go zmienię, bo tutaj to niestety nie jest stackowy plugin z FL Studio. To jest plugin Tyrell N6, który jest darmowy generalnie, ale chciałbym utrzymać to cały czas w takich natywnych pluginach FL Studio. W związku z tym wrzućmy sobie tutaj GMS-a po raz kolejny. Bardzo potężne narzędzie swoją drogą moim zdaniem. Fajne rzeczy można z niego wykręcić. Wrzucamy sobie GMS-a. Skopiujemy w to miejsce te akordy, które wcześniej w przypadku padów. Ok. Klikamy Ctrl-C, zaznaczamy najpierw ten tutaj kwadracik, tak żeby nam się zaświeciła ta ścieżka. Klikamy Ctrl-C, następnie Ctrl-V i w ten sposób przeklejamy całe akordy do kolejnej ścieżki. Przechodzimy tutaj. I teraz tak, ważna rzecz. Tutaj mieliśmy trzy dźwięki. Tu jest czwarty, a tu jest dźwięk numer 5. Numer 5 bym skasował, dlatego że będziemy programować sobie w takim systemie, że nam te cztery dźwięki musiały być wystarczające, żeby nie było za dużo. I teraz tak, musimy zaprogramować brzmienie tego arpeggio. Ja myślę, że zrobimy z tego plug, ale niestety ten dźwięk jest okropny. Ja lubię tworzyć plugi na podstawie, kochani,
sine wave, czyli sinusoidy, albo ewentualnie square, czyli fali pulsującej, kwadratowej, można powiedzieć. I myślę, że spróbujemy zaprogramować plug. W związku z tym parametr decay zmniejszamy znacząco, sustain dajemy na 0, możemy dać troszeczkę release, chociaż nie wiem, czy on będzie konieczny. I to nam daje, fala square, czyli kwadratowa, daje nam takie brzmienie, można powiedzieć, 8-bitowe. Jak ze starych gier, ze starych konsol. Bardzo fajna rzecz. A w klimacie lat 80., skoro siedzę w tym klimacie od dłuższego czasu, no to w sam raz pasuje. Tak? Mamy Mario. Okej. Okay. I teraz tak. Możemy tutaj coś pokombinować troszeczkę z tym, jak ten dźwięk powinien brzmieć. Ja myślę, że podciągniemy sobie tutaj do mniej więcej czterech głosów, przepraszam. Podciągniemy to jednak oktawę wyżej. Teraz tak, to miejsce, czyli detune, to jest odstrojenie. Z tym warto pokombinować. Ale akurat w tym momencie wydaje mi się, że to jest najlogiczniejsze wyjście. Możemy pobawić się troszeczkę efektami. Spróbujmy wprowadzić przester do tego dźwięku. To powoduje takie, można powiedzieć, zniekształcenie tego dźwięku. Dosyć fajne w tym kontekście brzmieniowym. Dodajmy więc to. Ściszmy troszeczkę. Dajmy single voice. Ok, możemy pobawić się troszeczkę slide'em. To też może być fajne, wydaje mi się. Troszeczkę za mocne. Okej, okay, teraz to słychać, ale nie jest... Nie ucinamy. Dajemy troszeczkę rezonans. Okej. Okay. Spróbujmy dodać troszeczkę szumu. Szum generalnie to jest takie dosyć amuzyczne zjawisko. Zaraz wam pokażę, jak to brzmi. Nie brzmi generalnie, bo no jest to... Narzędzie, które jest używane przede wszystkim do wypełnienia częstotliwości w danym dźwięku. Jeżeli odpowiednio użyjemy tego szumu, to może sprawić, że nasz dźwięk będzie pełniejszy, będzie brzmiał no przyjemniej. To jest troszeczkę absurdalne w stosunku do tego, jak brzmi sam ten szum, no ale zaraz wam pokażę, na czym to polega. Dodajemy troszeczkę tego szumu. Delikatnie wypełniamy troszeczkę spektrum częstotliwości. I spróbujmy pobawić się troszeczkę modulacją tego dźwięku. Spróbujmy FM. O, i to mi się podoba. FM generalnie to jest modulacja jednej fali poprzez drugą falę. W tym miejscu mamy falę SAW. Spróbujmy wrzucić tutaj sinusoidę. Zobaczymy, jak to będzie brzmiało. Lepiej. Okej, okay, zostawmy to w ten sposób. Myślę, że jest dosyć ciekawie. Możemy się jeszcze pobawić ewentualnie, nie wiem, flangerem. Generalnie można by było tutaj zastosować automatyzację, natomiast lubię sobie utrzymywać ten dźwięk w stałej formie, w związku z tym żeby ten dźwięk jeszcze dodatkowo, chyba o tym wcześniej nie wspomniałem, żeby ten dźwięk był, nazwijmy to, żeby ten dźwięk, słuchajcie, żeby ten dźwięk był utrzymany, tak, w sensie, bo jeżeli klikniemy sobie tutaj na to pole modulacji, to dźwięk będzie modulowany, ale jak puścimy tę kropeczkę, to już nie jest. I żeby utrzymać, to musimy kliknąć przycisk glue. W tym momencie podświetla nam się też tutaj lampka, że dany efekt jest aktywny. I w tym momencie już nie musimy trzymać kropeczki, tylko ten dźwięk będzie modulowany. Okej. No mamy jakieś sensowne brzmienie. Myślę, że możemy przejść do programowania tego arpeggio. W tym celu
Przerzucamy się na zakładkę Miscellaneous i tutaj mamy panel, na którym możemy sobie to arpeggio zaprogramować. Tutaj są różne funkcje, góra, dół, podstawowe, góra i dół. To dokładnie nie wiem, do czego służy, nigdy nie używam, a to jest random, nie polecam. No ale jeżeli ktoś lubi, no to można jak najbardziej. Ja klasycznie spróbuję tylko w górę. Teraz tak, parametr time, do czego służy, słuchajcie. Tak jak słyszymy, gra to w takim tempie. Jeżeli podkręcimy parametr time, to będzie grało wolniej. Jeżeli zmniejszymy, to będzie grało dużo szybciej. Prawda? Teraz tak, coś mi tu jeszcze nie pasuje, słuchajcie. Raz, dwa, trzy, cztery. No nie, no powinno być okej. Warto sprawdzać, jak różne dźwięki brzmią w różnych oktawach, bo pozwala to czasami odkryć dosyć ciekawe brzmienie. Ja jeszcze zmniejszyłem tutaj przepuszczanie wysokich częstotliwości po to, żeby zrobić miejsce na inne instrumenty i przede wszystkim też dlatego, że jednak ten plak jest troszeczkę denerwujący w takiej formie. W tej chwili plak gra w triolach i to jest dosyć przyjemne już dla ucha. Zobaczmy, jak będzie brzmiało, jeżeli przepuścimy troszeczkę więcej wysokich częstotliwości. Zwiększyłem też parametr atak, dzięki czemu ten dźwięk wchodzi troszeczkę łagodniej. Ale jednak odfiltrujmy te wyższe częstotliwości. Nie dajemy keyboard tracking. Okej. Brzmi to całkiem przyjemnie, moim zdaniem. Mamy dosyć sporo już tego tutaj. Tak sobie myślę, czy jest sens jeszcze coś dodawać. Myślę, że możemy dodać crash z myślą bardziej o refrenie, ponieważ wyższe częstotliwości dają utworom więcej energii. Crash mamy domyślnie taki. I myślę, że on zda egzamin. W takim razie klikamy Fill each 4 steps tym razem. Dzięki czemu cała pętla będzie wypełniona co 4 kratki naszym crashem. Wchodzimy w takim razie do piano rolla, tak żeby troszeczkę urozmaicić to nasze crashowanie. Zmieniamy velocity po raz kolejny. I myślę, że skopiujemy te pierwsze 4 na całą pętlę. Teraz tak, możecie mówić, że to jest, kurczę, jednak troszeczkę słabe, że ja tak robię. Ale wydaje mi się, że jest to no po prostu wygodne. Tym bardziej, że chcę jak najbardziej skrócić to wideo. Możemy wybrać sobie narzędzie Snap to Grid, które generalnie pozwala nam ustalić w jakim systemie ma być wyświetlana siatka, tak? I w jakim, przepraszam bardzo, w jakim systemie będziemy pracować. Ja wybieram w tym momencie bar, bo dzięki temu łatwiej mi będzie przerzucać te kresze. Nie będę musiał się starać trafiać w siatkę. Ok. I możemy wrócić z powrotem do systemu step. Super. Jak to brzmi w tym momencie?
brzmi to całkiem sensownie, w moim odczuciu. Możemy się jeszcze pokusić ewentualnie o to, żeby spróbować dodać gitarę. Klikamy w takim razie tutaj. Ja ponownie wybiorę GMS, ponieważ mam tam dosyć fajny preset. On się nazywa 80s Guitar Lead. Jest to dźwięk stworzony przeze mnie. Myślę, że może Wam się spodobać. W niższych partiach przypomina gitarę, a w wyższych znowu bardziej przypomina taki syntezowany lead. Na przykład jak to brzmi, myślę, że będzie pasował do tego bitu. Zresztą bardzo często go używam ostatnio, także sami zobaczcie. Tylko uwaga, bo może być głośno, w związku z tym troszeczkę przyciszę. Okej, okay. I tak to brzmi. Spróbujemy coś tutaj z tego wrzucić do naszego bitu. W związku z tym przechodzimy do piano rola, spróbujemy zaprogramować jakąś sensowną melodię. Tam było troszeczkę za wysoko. Okej, okay. Jesteśmy już w jakimś sensownym miejscu. Mamy kolejną część melodii, zaraz wprowadzimy jakieś wariacje, tylko zobaczymy jak to zabrzmi. Przesuńmy to w to miejsce, a tę nutę musimy przedłużyć. Słuchajcie, nie mogę się zdecydować, nie? Spróbujmy jeszcze inaczej. Okej, niech będzie tak, nie będziemy za dużo kombinować. Teraz tak, mógłbym się jeszcze pobawić troszeczkę pitch bendem, żeby to brzmiało bardziej jak gitara, ale spróbujmy jeszcze zobaczyć, jak to brzmi w innych oktawach. Tak jest chyba najlepiej, słuchajcie, jeżeli chodzi o melodię. Przerzućmy to jeszcze dwie oktawy wyżej, żeby zobaczyć, jak to brzmi. Tu jest chyba najlepiej. Okej, spróbujemy się jeszcze pobawić pitch bendem. Ja nie jestem pewien, jak to wyjdzie ze względu na te wszystkie lagi i zacinanie się FL Studio. Mam nadzieję, że będzie okej. Także trzymajcie kciuki, spróbujemy to nagrać.
Nie wyszło tak źle, jak myślałem, że będzie. Okej, zobaczmy, jak to brzmi teraz. I znowu ta końcówka jest przesunięta. Słuchajcie, niech już tak zostanie, bo lepiej tego nie zagram. No ale myślę, że nie jest źle. Brzmi to jakoś, słuchajcie, ten beat. W związku z tym ja myślę, że możemy przejść powoli do aranżacji. Do aranżacji, do miksu myślę bardziej może nawet. W związku z tym odpalamy sobie mikser. To jest takie dosyć skomplikowane narzędzie, które na początku może przerażać. Mam nadzieję, że jesteście zaznajomieni. Ja oczywiście go sobie tutaj dostosowałem pod siebie, tak żeby mi było wygodnie. Natomiast jak to robimy i o co tutaj chodzi, kochani? Mamy tutaj poszczególne kanały, na których możemy wrzucać efekty na wszystkie instrumenty, które mamy w utworze. Ja tutaj oczywiście nie wszystkie wykorzystałem. Te, które są aktywne, będą tutaj nam grały, że tak powiem. Będzie to widać, taki zielony pasek będzie sobie tutaj podskakiwał. W ten sposób. I spróbujemy tutaj coś zmiksować, zobaczyć, jak to wyjdzie. W przypadku stopy i basu, zacznijmy od tego. W przypadku stopy i basu, ja lubię dla uzyskania klarowności lekkiej odstroić, znaczy może nie odstroić, ale rozstawić je sobie w drobnym takim od siebie odstępie. Powiedzmy, że 3, po 4 w obie strony. W lewo odstroimy, znaczy w lewo sobie przesuniemy bas, w prawo stopę. Stopa, która była wcześniej przytłumiona przez bas, uzyskała teraz więcej miejsca. Także jest ok. Możemy się pobawić głośnością, ale ja na razie zajmę się panoramą. Zobaczymy, może nie będzie konieczności aż takiej tutaj kombinacji z głośnością poszczególnych instrumentów. Snare. Snare lubię sobie przesuwać około 10-15% w prawą stronę. Z kolei hi-hat przesuwam w lewo. Tam, gdzie jest bas, ponieważ wysokie i niskie częstotliwości ze sobą nie będą kolidować. Crash znowu odsuwam w prawo, ponieważ będzie kolidował z hi-hatem. I zobaczmy, jak to brzmi. Od razu się zrobiło więcej przestrzeni. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić tutaj, kochani. Ja bym zajął się padem. Ponieważ on ma dużo częstotliwości w centrum miksu, ja bym go puścił bardziej w stereo. I zobaczymy, jak to zabrzmi. Jak słyszymy, pad w tym momencie stał się bardziej, to może nie bardziej, przepraszam bardzo, uderzyłem w mikrofon, stał się szerszy, dzięki temu zrobił miejsce w środku dla innych instrumentów. A, jeszcze jedna rzecz, bo teraz tak się tutaj rozhuśtałem. A musimy włączyć ponownie nasz wokal. Teraz mamy pełny obraz bitu. Ok, wracając do padu. Mamy go tutaj rozstawionego w dwie strony, można powiedzieć, ale nie ma go w środku. W ten sposób uzyskujemy miejsce dla innych instrumentów, a pad brzmi szerzej, bardziej potężnie, potężniej. Po prostu piękna polszczyzna Bonifacy. Wow! Dobra, okej. Zajmijmy się teraz plakiem. Co tutaj można zrobić z plakiem? Ja bym go puścił w mono, dlatego że będzie nam go łatwiej później zautomatyzować. Zrobimy tak, że będzie sobie przechodził z jednej strony na drugą. Pokażę wam jeszcze technikę automatyzacji. Kolejna rzecz. Ten sample tutaj. On jest taki dosyć specyficzny, prawda, bo to jednak jest wokal, ale brzmi bardzo komputerowo. Pierwsza rzecz, którą ja bym zrobił tutaj, w tym momencie, słuchajcie, to dostosował głośność jednak, mimo wszystko, a następnie zajmiemy się tworzeniem przestrzeni, głębi, można powiedzieć. I to wam pokażę, jak zrobić przy użyciu pogłosu, reverbu. Dodatkowo pobawimy się w jakieś fajne efekty dla nadania innej charakterystyki, na przykład temu samplowi wokalnemu. Ok. Zacznijmy w takim razie od basu i stopy, słuchajcie.
Jak widzimy, one uderzają mniej więcej na tej samej wysokości, ale niestety bas gra przez cały czas, w związku z tym warto go troszeczkę ściszyć, żeby uzyskać miejsce dla stopy. No i już ją troszeczkę lepiej słychać, bas za dużo nie stracił. Werbel zostawmy jak jest, ściszyłbym za to hi-hat. Okej, mamy crash. Crash musi zostać dosyć głośno, ponieważ on buduje energię, szczególnie w refrenie. Gitara zostaje tak jak była, ponieważ też dodaje sporo energii. Pad nam buduje przestrzeń, więc też bym go za dużo nie ściszał. Zresztą tutaj balans głośności jest stosunkowo dobry. Ściszymy sobie nasze arpeggio, mimo wszystko. Okej, myślę, że możemy przejść do naszego sampla, kochanego sampla wokalnego. No wreszcie. Jezus Maria, te lagi. Okej, kochani, mamy ten sample. Ja go odsłucham sobie w mono. Okej, słuchajcie, teraz sobie wrzucimy tutaj efekt Fruity Reverb, ale nie ten, tylko dwójeczkę sobie wrzucimy. To są wszystko natywne instrumenty i wtyczki z FL Studio, także jeżeli macie wersję producencką FL Studio, to swobodnie możecie z nich korzystać. I to jest bardzo ważne. Według mnie szczególnie, bo warto pokazywać, ile można z tych rzeczy wycisnąć, tak? Większość ludzi od razu inwestuje na przykład w Scythe czy inne tego typu rzeczy. Niekoniecznie jest to na samym początku potrzebne. Okej, zobaczmy, co możemy tutaj zrobić. Podciągamy suwak wet, dzięki temu więcej tego reverbu będzie się dostawać do naszych głośników. Możemy podciągnąć tutaj troszeczkę separację stereo, dzięki temu ten reverb będzie w stereo. Od razu brzmi szerzej. Podciągamy decay. Usuwamy częstotliwości basowe. High cut. Podwyższamy, podciągamy do góry, dlatego że więcej wyższych częstotliwości będzie poddanych działaniu reverbu po głosu. Odcinamy za to doły. Ja nie lubię, jak reverb ma za dużo dołu. I myślę, że to by mogło być na tyle, gdyby nie to, że lubię jeszcze zmniejszać wielkość pomieszczenia. Dzięki temu uzyskujemy specyficzne dosyć brzmienie. Większość ludzi podkręca to na prawo i mamy duży ambient wywoływany przez reverb, a ja niekoniecznie to lubię. W związku z tym zmniejszmy sobie troszeczkę wielkość tego pomieszczenia. Moim zdaniem brzmi to dużo lepiej i dużo ciekawiej. Ja bym jeszcze tutaj, słuchajcie, dodał dwie rzeczy. Po pierwsze overdrive, bo to nam pozwoli na dodanie charakteru temu wokalowi troszeczkę. Go zniekształcimy. Zniekształcimy go po to, żeby nasz wokal dostał takiego pazura, takiego kopa. Podciągamy tę gałeczkę tutaj, mniej więcej. Znowu tę musimy troszeczkę ściągnąć w dół. Post gain po prostu nam zmniejsza głośność tego, co wychodzi z głośników po użyciu tego pluginu. Natomiast preamp generalnie generuje nam przester, taki lekki przester. Zobaczcie, jak to brzmi. Ściągamy post gain. Brzmi to dużo lepiej, dużo ciekawiej moim zdaniem. Kolejna rzecz, którą lubię robić z tego typu wokalami, to dodanie chorusa. To jest taki efekt, który powoduje, że nasz sample zabrzmi
troszeczkę bardziej jak nawiedzony. Generalnie ta wtyczka powoduje duplikowanie się ścieżek, tak, tych macierzystych, czyli w tym przypadku sampla wolnego. I krótko mówiąc, troszeczkę poszerza nam ten sample w stereo. Również. I co ciekawe, najbardziej mi odpowiada zwykle preset, który jest no, podstawowy przy uruchomieniu tego pluginu. Zobaczcie, jak to brzmi. Kosmicznie. Ja bym tylko tutaj troszeczkę zwiększył delay i stereo. Okej. Jak dla mnie jest świetnie. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić, nie musimy. Ja lubię to robić generalnie. Dodać tutaj efekt Old Telephone. Troszeczkę go zmodyfikujemy za chwilkę. Znaczy efekt się nazywa korektor, tak? Korektor. Natomiast preset to jest Old Telephone. OK, w ten sposób uzyskujemy troszeczkę miejsca zarówno w dole dla tych instrumentów, które grają niżej, typu bas i stopa, ale także przy tym uzyskujemy miejsce dla instrumentów, które grają w górze, czyli m.in. dla naszego plaka, czy też arpeggio, gitary, hi-hatów, snare'a itd. Zobaczmy, jak to brzmi w całości. Brzmi to całkiem przyjemnie w tym momencie. Wokal się aż tak mocno nie przebija, a przy tym nadaje takiego fajnego charakteru temu wszystkiemu. Gdzieś jest w tle taka melodia, troszeczkę robotyczna, z drugiej strony nie wiadomo, co to za dźwięk, bo ani to syntezator, ani to w gruncie rzeczy ludzki głos. Okej. Przejdźmy teraz do naszego pada. Ja myślę, że tutaj zbyt wiele nie trzeba dodawać, ale możemy spróbować dodać do niego, słuchajcie, reverb. Ponownie Fruity Reverb 2. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, bo ja nie jestem... W pluginie już jest dodany reverb na tym padzie, ale zobaczymy, może jeżeli dodamy kolejny reverb, to po prostu będzie on troszeczkę mocniejszy i troszeczkę bardziej przestrzenny. Generalnie jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, większość miksów, które robię na tak zwanych grupach. Tutaj będziemy grupować tylko perkusję. No ale w gruncie rzeczy nie chciałbym tego zagmatwać zbyt mocno, więc utrzymajmy to w tej konwencji, którą mamy teraz. Okej, zwiększamy troszeczkę wet. Po raz kolejny. Stereo separacja, całkowicie w stereo. Dodajemy troszeczkę decay, czyli tego można powiedzieć ogona dla reverbu, jak długo on ma wybrzmiewać. Ściągamy bas, bo nie jest zupełnie potrzebny. High-cut zwiększamy, low-cut również, ucinamy niskie częstotliwości dla pogłosu i zmniejszamy pomieszczenie. I zobaczmy, jak to zabrzmi. Może w solo. Okej, brzmi to nawet przyjemnie. Zostawmy to w tej formie. Przejdźmy teraz do naszego plaka. To może być troszeczkę trudne. Musimy dodać do niego Fruity Delay 2. To jest tak zwane echo, czyli delay. No, generalnie raczej każdy wie, co to jest echo. Tutaj dodamy to sztucznie. Ponieważ niestety to jest syntezator, nie mogliśmy tego stworzyć w nagraniu. I spróbujemy stworzyć z tego coś... Fajnie tutaj egzamin w przypadku takiego plaka. No właśnie, czy więcej nie narobi zamieszania? Zobaczmy.
Nie, nie podoba mi się ten efekt w tym momencie. Tutaj tak mi się wydawało, że on nie zda egzaminu ze względu na brzmienie tego naszego arpeggio. Dodajmy za to reverb. Zobaczymy, czy tutaj się coś uda wykrzesać. No strasznie mi to laguje FL Studio dzisiaj. Mam nadzieję, że nie będzie ten film trwał przez to półtorej godziny. Pozwólcie, że się napiję troszeczkę, uzupełnię płyny. No już mamy reverb. Zobaczmy, co możemy tutaj zrobić. Albo nie, utrzymajmy go w mono, ponieważ był w mono wcześniej, niech będzie już w mono dalej. Dodajmy decay. High-cut po raz kolejny wyżej, low-cut niżej. I size. I bas ucinamy. I teraz tak, ustalając proporcje pomiędzy parametrem wet a parametrem dry, ustalamy, ile ma być oryginalnego sygnału słyszalnego po wyjściu dźwięku z wtyczki, a ile tego, który wtyczka tworzy. Jeżeli ucinamy parametr dry, to w zasadzie powodujemy takie, można powiedzieć, oddalenie tego naszego dźwięku. Zobaczcie, jak to brzmi. Teraz jest bliżej. A im bardziej obniżam parametr dry, tym jest coraz mniej słyszalny. Ustalmy go na tym poziomie i zobaczmy, jak brzmi w miksie. Jest bardzo subtelny. Zostańmy przy tym efekcie, podoba mi się to. Rozstawmy troszeczkę w panoramie nasze syntezatory. Arpeggio zostawmy tak jak jest, ponieważ przypominam, że ono będzie sobie fruwać z lewej na prawą. Później, kiedy przejdziemy do aranżacji. Natomiast gitarkę przesuńmy troszeczkę w prawo, z racji tego, że nasz pad jest przesunięty w lewo, to zróbmy miejsce dla jednego i dla drugiego. Okej, jest to sensowne. Teraz spróbujmy jeszcze troszeczkę powalczyć z basem i ze stopą poprzez nakładanie efektów. Ja myślę, że spróbujemy wywalczyć troszeczkę miejsca dla jednej i dla drugiej partii. W tym wypadku włączyłem sobie korektor. Wybrałem tutaj z rozwijanego menu opcję Detach, dzięki czemu nasz korektor będzie cały czas na wierzchu, o ile go nie wyłączymy oczywiście. To samo robimy z korektorem załączonym na stopie. I w tym momencie, kiedy odtworzymy nasz utwór, będziemy widzieli spektrum częstotliwości, w których dane instrumenty grają, czyli w tym przypadku stopa wyżej i niżej bas. Jak widać w dużej mierze one się pokrywają ze sobą. Spróbujemy zrobić tak, żeby wszystko było tutaj ok i żeby one na siebie nie oddziaływały w takim stopniu. Bazowa częstotliwość stopy jest mniej więcej w tym miejscu, w związku z tym górnoprzepustowym filtrem odetniemy cały dół w stopie, podbijając tylko tę bazową częstotliwość. Stopy warto podciąć też w okolicach 300 Hz, 300-350 Hz. I odciąć troszeczkę górnych częstotliwości, bo tam jest ten klik, który nie do końca jest dla nas przyjemny.
Okej, no brzmi to troszeczkę lepiej, jeszcze nie jest idealnie, ale może to nam się uda doszlifować w dalszych etapach miksu. Okej, mamy coś już tutaj wywalczone. Aj, kurczę, niepotrzebnie wyłączyłem. Dobrze, włączmy sobie to jeszcze raz. Teraz przejdźmy do basu. Jak widzimy, bazowa częstotliwość basu jest troszeczkę... Jest w tym miejscu generalnie, czyli troszeczkę wyżej niż częstotliwość bazowa stopy. Spróbujemy odciąć w okolicach właśnie tych 50-55 Hz stopę, żeby uwypuklić bas. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tylko musimy poczekać, aż nam się... O, właśnie. Odetnie FL Studio. W tym celu wybieramy filtr w kształcie notch. Nie wiem, jak to jest po polsku. Zawężamy spektrum jego działania i przesuwamy go w okolicy około 50-55 Hz, tak żeby wyciąć nam częstotliwości, na których bazuje bas. Okej, okay, nie brzmi to źle, nie brzmi to jakoś fenomenalnie. Przejdźmy teraz do basu. Spróbowałbym podbić częstotliwości w około tutaj 300 Hz mniej więcej, bo tam ucięliśmy stopę. I teraz spróbujmy podbić bas w tym miejscu. Tam, gdzie również stopa jest ucięta. I zobaczmy, jak to zabrzmi. No jak widać, bas nie zawsze gra w tych częstotliwościach. Podetnijmy go jeszcze u góry, bo te częstotliwości nie wpływają znacząco na jego brzmienie, a wpływają na to, czy słychać pozostałe instrumenty. Lepiej bądź gorzej. Od razu nam się otwiera werbel i hi-hety. Teraz tak, filtr górnoprzepustowy na bas po raz kolejny, podobnie jak w stopie, z dosyć ostrym działaniem. Przesuwamy go w to miejsce, odcinamy wszystko, co jest poniżej 30 Hz, około. Ponieważ w tych okolicach jest tak zwany sub-bass, infradźwięki, których generalnie nie słyszymy, więc nie są specjalnie potrzebne. A z tego, co wiem, dość negatywnie wpływają na działanie sprzętu grającego. Okej, okay, brzmi to w miarę sensownie. Spróbujmy teraz, moi kochani, poodcinać częstotliwości niskie. Niskie częstotliwości w poszczególnych instrumentach, ponieważ no, one generalnie mulą te niskie pasma, one są dosyć istotne w każdym utworze. W związku z tym z każdej ścieżki, która gra w tym bicie, poucinamy te najniższe częstotliwości, żeby nam nie przeszkadzały później. Podbijmy wysokie, znaczy bazowe częstotliwości w werblu. Podetniemy te częstotliwości, które nie są w tym werblu jakoś specjalnie uwydatnione. Werbel za dużo nie straci, a my zyskamy troszeczkę miejsca w tych środkowych pasmach. Podetnijmy najwyższe częstotliwości, żeby zrobić miejsce dla hi-hatu. I dla uzyskania takiego, można powiedzieć, charakterystycznego uderzenia werbla, warto podbić okolice 4-5 tysięcy herców.
Hi-hat i crash mam ustawione tak, że domyślnie mają ucięte te najniższe częstotliwości. Chociaż w przypadku crasha, jak widać, nie. Więc zróbmy to. Nie wiem, czy słyszycie, jak się odstraja gitara, to ze względu na to, że uruchamiamy to w takim miejscu, w którym ja już zacząłem grać z pitch bendem i nie wiem, czy to będzie brzmiało po prostu ok. Później, ale zobaczymy. Na razie jest to taka rzecz, na którą możemy przymknąć oko, generalnie rzecz ujmując. Ok, poczekamy, aż nam się odetnie FL Studio. No tragedia dzisiaj po prostu. Ok, działamy dalej. Podcinamy ten crash. Przechodzimy teraz do gitary. Gitara już gra dosyć wysoko, ale na pewno jakieś niskie częstotliwości jeszcze się tam znajdą. Takie bardzo znikome, ale podetnijmy. Podetnijmy też troszeczkę w środku, ponieważ w tych częstotliwościach gra nam pad. W samplu wokalnym już mamy te częstotliwości wycięte. Przejdźmy do pada. Teraz plug. Jak widzimy, możemy go podciąć zarówno u góry, jak i u dołu, co też czynimy. Okej, powiedzmy, że jesteśmy po etapie miksu. Spróbujmy teraz troszeczkę to zaaranżować. Ja oczywiście nie będę tego aranżował w takim rozumieniu z wszystkimi przejściami, z elementami dodatkowymi. Raczej postaram się po prostu rozłożyć te instrumenty tak, żeby one w różnych momentach wchodziły na etapie intra, jednej zwrotki oraz refrenu i mam nadzieję, że to się uda zrobić w miarę szybko. Okej. W tym celu, z racji tego, że wcześniej wszystko robiliśmy na jednym patternie, musimy to rozdzielić, tak? Żeby to zrobić sprawnie, klikamy prawym klawiszem myszy, prawym przyciskiem myszy na pole wyboru patternu i wybieramy opcję Split by Channel. W tym momencie program podzielił nam każdą partię na osobny kanał. Przechodzimy do playlisty. Ok, skoro jesteśmy już w playliście, możemy sobie swobodnie wybrać GMS, to jest nasz pierwszy pattern z basem. Wklejamy go w to miejsce. I jak widać, już z playlisty możemy odtwarzać nasze instrumenty. Świetnie. W takim razie możemy sobie bas zapętlić właściwie aż do końca refrenu, ponieważ raczej nie planuję go wyciszać. Do tego teraz perkusjonalia. Od zwrotki powiedzmy, że wchodzi nam stopa i werbel i hi-hat. Oczywiście wklejamy je na odpowiednie pola. Ja w tym swoim przystosowanym środowisku już mam to wszystko dograne. Natomiast w waszym przypadku będzie to troszeczkę trzeba dopracować, podejrzewam. Po prostu ustalić sobie odpowiednie pola. Crash. Crash wrzucamy na refren, jako że on ma budować dopiero naszą energię na refren. Guitar lead również myślę, że będzie dobrym rozwiązaniem na refren. I rzucamy go na solo gitarowe.
Dalej, co my tu mamy? Wokal. Nasz wokal, myślę, że niech nie gra przez całą. Niech gra przez całą. Niech gra przez całą kompozycję. O, język mi się zaplątał. Ok. Dalej, zobaczmy pad. Myślę, że powinien wchodzić w refrenie, ponieważ on nam zbuduje przestrzeń. Chcemy, żeby utwór był bardziej rozbudowany stereo w refrenie. GMS2, tu nie jestem pewien, ale to jest chyba plug. I plug niech wejdzie sobie od tego miejsca. Wszystko? Wszystko. Zobaczmy, jak to brzmi. Okej, okay, jakiś ogląd na to mamy. Miałem jeszcze tutaj wprowadzić dwie rzeczy. Po pierwsze, automatyzację dla naszego plaka i to teraz zrobimy. Tutaj mamy gałkę, która służy do panoramowania, tak jak tutaj sobie wcześniej panoramowaliśmy. Ale żeby wprowadzić automatyzację panoramy, musimy kliknąć prawym przyciskiem i stworzyć klip automatyzacji. Co też czynimy. W tym momencie program rzuci nam ten klip na całą playlistę, na długość całego utworu. Nie potrzebujemy tak długiej automatyzacji, w związku z tym przepraszam bardzo, w związku z tym skróćmy ją sobie do tego czasu, kiedy ten plug występuje do tego czasu i w tym momencie możemy go sobie przerzucić troszeczkę niżej. Ja to zrobię w ten sposób, ponieważ tutaj mam pola wyznaczone na automatyzację. I na czym to polega, moi drodzy? Mamy generalnie opcję ustawienia tego w 50%, co oznacza, że jest całkowicie wyśrodkowana nasza partia. Natomiast jeżeli klikniemy Copy Value, możemy sobie swobodnie teraz panoramować naszą ścieżkę, bez obawy o to, że później nie będziemy... że później będziemy mieli problem z powrotem do stanu pierwotnego, czyli do środka panoramy. I w ten sposób sobie możemy to panoramować. Oczywiście to będzie nam zajmować bardzo dużo czasu, w związku z tym klikamy Paste Value, wybieramy narzędzie do cięcia partii, odcinamy część automatyzacji, która nie będzie nam potrzebna i kopiujemy sobie powstały klip automatyzacji i tak jak teraz usłyszycie, mam nadzieję, będzie słychać, jak ten dźwięk krąży pomiędzy głośnikami. I tak jak widzimy, tutaj też ta gałeczka sobie krąży od lewej do prawej, od prawej do lewej. Ok, ściszmy to jeszcze troszeczkę, bo teraz z racji tego, że nie stoi w innym miejscu, jest, wydaje się, troszeczkę głośniejszy, jeżeli gra z jednego głośnika. Jeszcze odrobinę. I kolejna rzecz, myślę, że ostatnia już dzisiaj, to grupowanie perkusji. Ja mam tutaj stworzoną grupę perkusyjną, usunę tylko TrueVerb, ponieważ to nie jest stackowy plugin z FL Studio. Wrzucimy sobie tutaj Fruity Reverb 2 po raz kolejny.
I zaraz zamienimy jeszcze kompresor. Myślę, że to też będzie dobre. Chociaż zamienimy. Nie, zostaniemy przy tym kompresorze. I spróbujemy troszeczkę te perkusje skleić, żeby ona nam troszeczkę tutaj fajniej grała w tym bicie. Korekcji już nie będziemy wprowadzać, ponieważ zrobiliśmy ją troszeczkę wcześniej na poszczególnych instrumentach, a całość partii wydaje mi się, że brzmi całkiem przyzwoicie, więc nie widzę sensu, żeby się w to bawić w tym momencie. I myślę, że to będzie już taki finałowy trzepienka na torcie dla całego tego brzmienia. Ok, na razie wyłączmy sobie reverb i wejdźmy w kompresję. Jak widać, kompresor teraz nie działa. To nawet dobrze. Wrzućmy sobie tutaj nasze poszczególne instrumenty. Przesuwając tę gałkę do góry, ustalamy miks pomiędzy ścieżką kicka w tym momencie, którą wysyłamy na grupę. Miks pomiędzy tym, co słyszymy, co wychodzi z grupy, a oryginalnym brzmieniem. Ustalmy to na razie na oko. Jeżeli będzie trzeba, to będziemy kombinować troszeczkę później. Wyślijmy hi-hat i wyślijmy również crash. Zobaczmy, jak to brzmi. Brzmi tak samo, ponieważ nie wprowadzamy żadnych zmian. Wyłączmy na wszelki wypadek korekcję. Nie wiem, czy tam są już ustalone jakieś rzeczy, czy tam już coś kombinowałem z korekcją. Nie sądzę. Ustalmy w takim razie kompresję. Kompresję raczej niezbyt silną, myślę. Ponieważ pamiętajmy, że te sample już są kompresowane i poddawane obróbce w momencie, kiedy dostają się do paczki. Tak, powiedzmy, że już troszeczkę mamy sklejoną tę perkusję. Dodajmy troszeczkę pogłosu do naszej perkusji. Okej, okay. Na ten moment brzmi to dosyć fajnie. Spróbujmy to jeszcze usłyszeć w całości. Jak słychać, perkusja w tym momencie, szczególnie werbel, uzyskała głębię. I myślę, że to jest taka wisienka na torcie dla tego bitu. Zobaczmy jeszcze, jak brzmi refren. Woli ścisłości. Ja ten bit robię na słuchawkach, także nie wszystko może grać do końca tak, jakbym chciał na głośnikach, ponieważ jest już dość późno i nie chciałbym hałasować. Dlatego takie, a nie inne wyjście zastosowałem. Dawajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się ten bit, czy chcielibyście więcej tego typu filmów, czy uważacie, że mógłbym Wam coś jeszcze pokazać. Wklepujcie w komentarzach swoje propozycje, jestem otwarty. Zostawcie pod filmem lajka, zasubskrybujcie kanał, będę ogromnie zobowiązany. No i cóż, mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych filmach. Jeszcze Wam puszczę na koniec ten beat dwa razy do przesłuchania, a Wy w tym czasie zastanówcie się, co wpisać w komentarzu. Cześć, dzięki.